Cześć, siemanko moi drodzy, co tam u was, jak wam weekend minął, coś robiliście ciekawego? Otworzę sobie dzisiaj razem z wami najnowsze lalki Barbie Extra, które są w ogóle mega modne i one idealnie nadają się do top model, więc jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek z tymi lalkami top model, to wiecie co robić! A dodatkowo mam jeszcze dla was niespodziankę, taką z okazji Dnia Dziecka. Specjalnie dla was od Barbie dostałam na rozdawkę 3 takie lalencje Barbie Extra i zaraz wam wytłumaczę, jak możecie wziąć udział w tej rozdawce, jak można zdobyć takie zestawy. A na pewno jeszcze do paczek dorzucę coś ze swojego sklepu, zdjęcie z autografem, więc myślę, że to wiecie, będzie dla tych osób, którym się uda, taki fajny prezent na Dzień Dziecka. Rozdawka startuje na moim Instagramie, już tam wrzuciłam zdjęcie, posta, gdzie właśnie jestem razem z lalkami Barbie Extra. Oczywiście linka do mojego Instagrama macie w opisie, w przypiętym komentarzu, tutaj gdzieś wam też się nazwa moja pokazuje. I pod tym moim zdjęciem wystarczy, że napiszecie komentarz, a w nim opiszecie swoją wymarzoną stylizację dla lalki, czyli jakie miałaby mieć ubrania, jakie buty, dodatki, nie wiem, kolor włosów, długość włosów, co tam wymyślicie, to już wiecie, od was zależy i ja wtedy wybiorę spośród tych komentarzy 3 osoby, które otrzymają właśnie ode mnie te zestawy lalek Barbie Extra. Pamiętajcie też, że macie czas na zostawianie tych komentarzy do końca środy, czyli do 23:59 w środę. Chcę, wiecie, to bardzo szybko zorganizować, żeby do was te paczki jeszcze dotarły przed Dniem Dziecka. Na pewno będzie też wiele pytań. Aga, czemu to robisz na Instagramie, a nie tutaj na YouTubie? No to już wam tłumaczę. Tam na Instagramie mogę ze zwycięzcami skontaktować się poprzez prywatną wiadomość, czyli wiecie, zapytać się ich o adres do wysyłki i tak dalej. A tutaj na YouTubie tego nie ma. Nie mogę do was wysłać prywatnej wiadomości, no i dlatego nie mogę tutaj na YouTubie tego po prostu zorganizować. Ale nie martwcie się, jeżeli ktoś z was nie ma konta na Instagramie, to nie musi go specjalnie zakładać. Wystarczy, że nie wiem, napiszecie komentarz z konta siostry, brata, nie wiem, koleżanki, kolegi, babci, dziadka, rodziców, swojego psa, bez różnicy, no nie? I koniecznie też dajcie znać w komentarzach, czy chcecie częściej takie rozdawki, bo może coś jeszcze załatwię. Nie wiem, czy wiecie, ale ja Barbie Extra będę otwierać po raz pierwszy, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa tych lalek. I wiecie, zrobimy tutaj ich konkretnego testa. No i co się oczywiście pierwsze rzuca na oczy w tych Barbie Extra, to, że ich stylówka jest po prostu tak wypasiona. Takie ciuchy mają ekstra, że... no właśnie, ekstra. Bo to Barbie Extra, no nie? Ło, ja cię nie mogę! Jakie ona ma piękne, długie włosy! Są, jak widzicie, delikatnie takie kręcone. I tutaj taki ma wisior wypasiony. Ten jej wielki wisior to jest po prostu tak przepiękny. Zobaczcie, ile on ma tutaj tych takich charmsów dodanych. No jest przeczaderski. I tutaj widzę, że ma napisane dziewczyny rządzą? Chyba tak, chyba dziewczyny rządzą. No naprawdę, lalencja jest tak mega dopracowana. I tej ciuszki, a czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj pod spodem, jaką ma bluzeczkę. Wow, jaki ładny topik. Tutaj zobaczcie, kokardka, ja nie mogę. Dostała jeszcze taką torebkę w kształcie loda. No to teraz wiecie, na wakacje idealnie lody. Tu jeszcze ma bransoletkę. A tu zobaczcie, jaki ma wielki pierścień Barbie. Full wypas. I już tutaj widzę, że u tych Barbie Extra można ruszać na przykład kolanami. Tutaj biodra też jej się całe ruszają, więc można fajnie sobie tą lalkę w jakiejś pozycji ustawić. O, łokciami też rusza. I głową też tutaj można fajnie przekręcić. No totalny wypas są te lalki, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale to jeszcze nie jest koniec rzeczy, które Barbie Extra dostają w tych zestawach. Mamy tutaj wkurzonego chyba bulldoga. I zobaczcie, jaką ma piękną czapencję. I teraz tak się zastanawiam, można ją ściągnąć. O, ja nie mogę. Dobra, i teraz czy ona pasuje też na lalkę?
W sensie ona tutaj ma taki kucyk u góry, to może być trochę ciężko ją założyć, ale... wcisnę to. No dobra, może jednak nie. Potrzebowałabym chyba lalki trochę, wiecie, z inną fryzurą, no nie? A już nie chcę tutaj jej tego ściągać, bo ładnie to wygląda. Ja bym jej tak drugi raz ładnie nie uczesała. Oprócz tego pieseła dostaliśmy też jeszcze do niej okulary w serduszka i taką przepiękną torebkę, jakby cała jest w perłach, taka perłowa. No powiem wam, że muszę tych lalek Barbie Extra mieć więcej i po prostu zrobić z nimi top model, bo te ciuchy po prostu przecież idealnie nadają się do top model, no nie? Są tak na wypasie zrobione, więc jeżeli napiszecie dużo komentarzy i zostawicie też dużo łapek w górę, to na pewno z nimi kiedyś nagram top model, ale to będzie top model po prostu takie prestiżowe. Kolejna Barbie Extra to chyba jest jakaś fanka muzyki, bo zobaczcie, tutaj ma takiego boomboxa, wielkie radio trzyma i też ma, zobaczcie, loda tutaj. Może one wszystkie będą miały takie akcenty właśnie, wiecie, z lodzikami, że to trochę tak, wiecie, wakacyjnie niby jest? I czy ona będzie miała zwierzątko słodkiego misia na wrotkach? O, ja nie mogę! Ale to będzie totalny wypas! Uwaga! Czy taki będzie zwierzak? Jest rzeczywiście! Łamatulu, łamatulu! Jakie ona ma tutaj przepiękne to futerko! To jest, zobaczcie, taka kurtała. Tutaj jest już normalna, ma jakieś napisy, wzorki, kolorki, a tutaj fajne rękawy i wyglądają jak futerko. W ogóle mam swoją drogą bardzo podobne futerko zimowe, też jest takie różowe, tylko one oprócz takich czarnych tutaj, wiecie, kropek, ma jeszcze tam różne inne kolory, że żółte, niebieskie i tak dalej. Na pewno na moim Instagramie jest jakieś zdjęcie, gdzie mam ubraną tą kurtałę. Tu widzę też ma bardzo fajny niebieski topik, pełno biżuterii. Oj, tu jeszcze chyba jakieś gumeczki zostały. Kolczyki, jakieś gwiazdy, no, co za wypas. Jak tu jest, zobaczcie, ładnie wykończona ta kurtała. I tu ma jeszcze taką przeczaderską spódniczkę, taką tenisową trochę, z takim wyższym stanem. I w ogóle jakie te lalki mają mega modne ciuchy i tu ma, zobaczcie, takie niby skarpety na buty nałożone, ale to jest tak naprawdę jakby bardziej gumowe, no nie? Ale przez to lepiej się na nodze układa i w ogóle jakie czarne szpileczki jej tu dali. A, bo to jest razem! O ja, ale wypas! Normalnie razem z butem to jest. Ale ten misiu to po prostu mnie totalnie rozwalił. No, czy może być lepszy misiu na świecie niż ten? No chyba nie. Tutaj ma słuchawki Donaty i zobaczcie, jakie fajnie się zakłada. Zrobili mu tutaj dziurki w uszach w kształcie serduszek i normalnie trzeba jakby w to te słuchawki wcisnąć i można mu je założyć. No i te wrotki. No te wrotki to jest po prostu jakiś totalny wypas. A można je ściągnąć? No chyba można. O, ja nie mogę. Ja cię kręcę. I w ogóle tutaj do niego jeszcze był, zobaczcie, lodzik. I też go pewnie można mu w łapkę włożyć jakoś. Musicie też koniecznie wymyślić imiona dla tych zwierzaków. Dla tego pieska, dla tego misia. I zaraz będę miała jeszcze jakieś trzecie zwierzątko od trzeciej lalki. Ale nie wiem, jakie tam jest. Nawet się nie przyglądałam. Mega mi się też w tych lalkach podoba to, że te stylówki są takie crazy. Takie mega odjechane i wiecie, no odważne po prostu. Ja na przykład też uwielbiam nosić kolorowe ciuchy. Kiedyś jak byłam młodsza, to przeważnie ubierałam się na czarno, bo jakoś to, wiecie, tak było najbezpieczniej, no nie? Ale teraz bardzo, bardzo mocno doceniłam właśnie kolorowe ciuszki, bo tak, wiecie, można bardziej wyrazić siebie, nie? Co z tego, że ludzie na ulicy się czasami na mnie bardziej patrzą niż na innych, ale to pewnie dlatego, że właśnie się wyróżniam, a nie, wszyscy kurtki czarne, a ja jako jedyna chodzę w takim różowym futerku, no to wiecie, no to wiadomo, że się wyróżniam, no nie? Widać mnie z daleka! A, i jeszcze prawie bym wam zapomniała pokazać, że do tej lalki też był taki plecaczek z tęczą tutaj. Czy można go otworzyć? Nie, chyba nie, nie można. No i mamy tutaj jeszcze radyjko. A, to jest jakiś taki nowoczesny boombox. Ona tutaj sobie włożyła swojego iPhone'a i on pewnie gra jej muzykę jakby z niego, no nie? Że po prostu są lepsze głośniki i lepiej wszystko słychać. Czas nadszedł, żeby otworzyć teraz trzecią Barbie Extra. To jest już ostatnia na dzisiaj w tym filmie, ale mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś je otworzę i na pewno tak będzie. Muszę ich więcej uzbierać, żeby właśnie więcej mieć stylówek i po prostu ponagrywać top model. I tu już widzę, że ta dziewoja ma troszeczkę inną figurę. I to powiem wam, jest mega fajne, no bo przecież, wiecie, my dziewczyny, zresztą chłopacy też, każdy z nas inaczej wygląda, każdy ma inną właśnie figurę, czy inne usta, kształt ust, kształt nóg, no wszystko, no nie, wiecie, nie tylko się różnimy kolorem włosów, ale ciałem też i to jest naprawdę całkiem normalne, jedne osoby są niższe, jedne wyższe, no wiecie, no sobie tego nie wybieramy, no nie, tak się urodziliśmy i tacy musimy być, tutaj jeszcze proszę bardzo, jaką ma przepiękną gwiazdkę, a zwierzątko? Co to jest, wiewiórka? Wow, 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 ale te jej buty są wypasione. Tutaj tego tak w kamerze nie widać, ale one się całe mega błyszczą. Są jakby, wiecie, te ćwieki tutaj niby są pokryte po prostu jakby brokatem. I serio, w kamerze tego aż tak nie widać, a na żywo to po prostu błyszczą się, że aż mnie prawie oślepia. Tutaj jeszcze, zobaczcie, dostaliśmy do niej właśnie taki szal, zaraz go założę, ale najpierw sobie ją zobaczmy tak z bliska. Co ona ma w ogóle za wypasioną fryzurę? Jak tutaj fajnie tymi gumeczkami jest to ułożone, aż gdybym miała długie włosy, to chyba sama bym sobie spróbowała taką fryzurkę zrobić. Oczywiście dostała też pełno biżuterii, no nie? Tutaj zobaczymy jeszcze pod spodem. Spodenki też widzę takie dopracowane bardzo, nawet guziczek jest, tutaj też ma taki topik, ale dużo krótszy. I słuchajcie, jeszcze co ma tutaj, o, torebkę ma też i o matko, to jest taki wielki pierścień, co za gigant. Teraz spróbuję jej to jakoś tutaj założyć, nie wiem do końca, którą ma iść stroną, ale zobaczcie, jak to się tutaj błyszczy. W ogóle zauważyłam, że w tych Barbie Extra wszystko się błyszczy. Bardzo dużo, wiecie, elementów z tych zestawów po prostu przepięknie się błyszczy. I co to? To tak mam ubrać po prostu, że to taki niby trochę szal jest? Wszystko już rozkminione, tak to można jej właśnie założyć. Najlepiej, żeby tutaj rączkami delikatnie ten szal złapać, żeby on nie spadał. Cyk, stoisz. O, i widzę, że ona jest też delikatnie niższa na przykład od tej tutaj Lalencji, no nie? Ta jest dużo wyższa od niej. Dobra, i teraz jeszcze zwierzątka. Zwierzątko raczej. Dostaliśmy jeszcze w tym zestawie chyba jakiś soczek pomarańczowy, albo to jest jakiś drinczek, no nigdy nie wiadomo, może tutaj jest piccolo pomarańczowe. A to jest, moi drodzy, jej zwierzątko. I co to jest, mi powiedzcie? Chyba wydaje mi się, że to jest jakiś pies po prostu, nie wiem, takiej owłosionej jakiejś rasy. Trochę dziwnie wygląda, nie wiem, co to może być za rasa, jakiś pekinczyk czy coś takiego. Chociaż nie, pekinczyki mają bardziej spłaszczoną mordkę. I tutaj do tego zwierzaczka dostaliśmy okulary, ale super w nich wygląda. Ale nie tylko jedne, bo mamy też drugą parę okularów, zielone, cyk, i od razu wygląda, widzicie? Ten zwierzak tak bardziej prestiżowo, bo jak mu ściągniemy te okulary, to taki jakiś, nie wiem, ma wzrok bardzo podejrzliwy, no nie? No i na sam koniec przypominam wam jeszcze o mojej rozdawce na Instagramie, gdzie możecie dostać jedną z takich trzech lalek, plus jeszcze dorzucę, wiecie, swoje zdjęcie z autografem i może coś tam z mojego sklepu. I tutaj, jak widzicie, ta lalka ma koronę, więc idealnie to pasuje do mnie, do Misagi. I tutaj zobaczcie, ona ma też deskorolkę i powiem wam, że ja też jeździłam na deskorolce, jak byłam w gimnazjum, ale to tylko dlatego, że chciałam poderwać chłopaków, którzy jeździli też na deskorolkach i dlatego sama się uczyłam razem z moją koleżanką. No, taka wiecie, ciekawostka o mnie, więc pamiętajcie, wbijajcie na Instagrama i bye bye!